Więc ja już teraz oficjalnie chciałam Państwu powitać na konferencji Edukacja Wczesnoszkolna, Wyzwania Uczenia się Dziś. Jest to konferencja organizowana w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, który jest częścią takiego dużego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Ucząca się. Konferencja jest organizowana już, jeżeli się nie mylę, po raz szósty. Pierwszy raz w formie online. Tak jak mówiłam, zawsze była w formie stacjonarnej w Warszawie, przez to miała zasięg głównie regionalny. Teraz rzeczywiście jest to zasięg, jak widać, światowy, co bardzo mnie cieszy. I krótko opowiem o programie Nauczycielka Pierwsza Klasa. Myślę, że większość z Państwa, którzy tutaj są, już znają program, wiedzą, że nakładamy w nim szczególną uwagę na to, żeby wspierać nauczycieli, wspierać rozwój zawodowy i wymianę doświadczeń nauczycieli, nauczycielek właśnie edukacji wczesnoszkolnej, tego tak naprawdę najważniejszego szczebla, który jest początkiem wszystkiego tego, co się wydarzy i zadzieje później w nauczaniu. I naszymi działaniami chcemy pokazywać, jak zarządzać zróżnicowaną klasą, jak uczyć dzieci współpracy, jak motywować do pracy, do nauki, jak uczyć ciekawie i aktywnie, jak pobudzać tą ciekawość naturalną u dzieci, kreatywność, jak oceniać kształtująco, ale też jak współpracować z innymi nauczycielami i współpracować z rodzicami, z otoczeniem szkoły. Teraz, szczególnie dziś, jest taki moment, gdzie bardzo ważna jest i taka wyszła trochę na światło dzienne bardziej ta współpraca właśnie z rodzicami i z innymi nauczycielami, tak, że gdzieś tam budowanie takiego zespołu wsparcia może nam bardzo pomóc. Program nie jest tylko dla nauczycieli klas pierwszych, tylko dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla klas 1-3. Już odpowiadając tutaj na pytanie widoczne na czacie. To, co proponujemy Państwu i oferujemy w naszym programie, to są dwa kursy internetowe, Nauczycielka Pierwsza Klasa i Matematyka Pierwsza Klasa, które ruszyły już od 2-3 tygodni, są uruchomione. Matematyka nawet od tego poniedziałku, od wczoraj, już z takim pierwszym modułem merytorycznym. Bardzo ważny i ciekawy kurs, który pokazuje uczenie tej matematyki w sposób ciekawy, w sposób podchodzenia do matematyki trochę nauką przez zabawę, co jest dosyć ważne w tym momencie, kiedy gdzieś tam nauczyciele wybierają często ten zawód, bo właśnie nie za bardzo lubią matematykę i ten kurs trochę obala te mity. Jest bardzo dobrze też merytorycznie przygotowany, zresztą jak obydwa kursy, jeżeli jeszcze Państwo poczują taką chęć dołączenia, to ponieważ dopiero zaczął się ten pierwszy moduł merytoryczny w drugim kursie, w pierwszym już trochę trwa, zawsze jeszcze można dołączyć, więc jeszcze się można będzie zapisać tak naprawdę na ostatnią chwilę, więc zawsze proszę do mnie pisać, jeżeli będzie taka sytuacja, że będą Państwo jeszcze zainteresowani. Na końcu też podam informację, gdzie można znaleźć więcej informacji i link do zapisu. Konferencja, na której się dzisiaj widzimy, warsztaty w szkołach, które w tym momencie z racji na sytuację czerwoną strefę są wstrzymane. Pracujemy też nad taką formą warsztatów online i mam nadzieję, że gdzieś na wiosnę te warsztaty też w szkołach wrócą, bo to jest taka bardzo aktywna i ciekawa forma pracy i uczenia się. Webinaria tematyczne, które pojawiają się u nas regularnie i dosyć często na różne tematy i wychowawcze, i czytelnicze, i matematyczne, i w obszarach dobrostanu nauczycieli. Te wszystkie webinaria, które się odbyły, są też na naszej stronie i można do nich zajrzeć w każdej chwili do tych nagrań. Tam na stronie jest też biblioteczka materiałów, z których można korzystać. Mamy swój blog programu prowadzony przez doświadczoną nauczycielkę, do którego warto też zaglądać po inspiracje i dobre praktyki. I grupa na Facebooku, do której zapraszam, bo tam też chciałabym, żebyśmy wymieniali się praktykami, dzielili doświadczeniem i wspierali nawzajem. I jaki mamy, jeszcze tylko wrócę do tych materiałów, ponieważ też po dzisiejszej konferencji mamy dla Państwa materiały, to jest taki plik PDF, w którym są aktywne linki do wszystkich naszych działań, tam są właśnie linki do kursów, jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć właśnie do listy webinarów, ale także do naszych publikacji, które można zakupić przez wydawnictwo, czy znaleźć niektóre na stronie w formie PDF do ściągnięcia. Także takie materiały dostaną Państwo od nas w mailu, ale też można je znaleźć na stronie naszej pierwsza klasa edu.pl w zakładce aktualności. Ten link też, już tutaj Kasia podała na czacie, więc można do niego sobie już zajrzeć teraz, już sobie pobrać i korzystać.
To, co mamy na dzisiaj w programie, żeby już tutaj nie przedłużać, nie zanudzać, bo mamy wspaniałych gości tutaj już na zapleczu, którzy czekają, to już teraz zapraszam Państwa na panel Wyzwania Uczenia się Dziś, który będzie dotyczył relacji, emocji, takiej sytuacji uczenia się i uczenia dzieci cyfrowych dziś w analogowym świecie, znaczy w analogowej szkole, o współpracy z rodzicami, która właśnie okazuje się dosyć ważna, szczególnie teraz w tym momencie, jaki mamy. I będą z nami Małgosia Borowska-Leszczyszyn, Wiesława Mitulska, Wioletta Chutkowska, moderować będzie Sylwia Żmijewska-Kwirenk z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Po tym, myślę, godzinnym, około godzinnym panelu będą wystąpienia eksperckie i będzie Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej mówiła o uczeniu się dzieci, Jolanta Okuniewska, nasza ambasadorka akcji Czytam sobie pierwsza klasa, właśnie o edukacji czytelniczej i Joanna Lilpop ze Szkoły Edukacji o mocach edukacji przyrodniczej. Na te wszystkie wystąpienia bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że pewnie trochę nam się przedłuży, ale po 19 powinniśmy skończyć, natomiast warto zostać do końca. Jutro natomiast o godzinie 17 mamy takie szkolenie online. Miały to być warsztaty, tak nazwane online, natomiast ilość też uczestników przekroczyła nasze oczekiwania najśmielsze, więc będzie to bardziej taka webinarowa forma szkolenia online. Trochę będziemy Was, Państwa aktywizować gdzieś tam na czacie czy różnymi formami narzędzi internetowych, natomiast będzie dosyć dużo osób, więc też będzie na platformie Zoom. I jutro jest szkolenie z Kasią Sułtan-Młodożeniec, która jest koordynatorką Nocy Bibliotek i będzie o słowotwórstwie i niekonwencjonalnej edukacji językowej, na które zapraszam. Można się jeszcze też zapisać poprzez formularz, jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobili, ale wiem, że część z Was będzie też jutro. 3 listopada we wtorek zapraszam na takie szkolenie online ze mną, jak zachęcić dzieci do czytania. A w 4 listopada z Joanną Apanasewicz też na temat uczenia się dzieci, bardzo ciekawe spotkanie, więc jeszcze, jeżeli jeszcze się Państwo nie zapisali, to można jeszcze to zrobić, zachęcam. I też za chwilę pewnie pojawi się na czacie link, żeby się zapisać. A dziś już, żeby nie zabierać więcej czasu, zapraszam na panel dyskusyjny o wyzwaniach uczenia się dziś, który moderować będzie Sylwia. Przedstawię krótko tylko nasze prelegentki. Małgosia Borowska-Leszczyszyn, która jest dyrektorką Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, nauczycielką języka polskiego, entuzjastką oceniania kształtującego i uczenia się uczniów poprzez działanie. W jej szkole nie ma tradycyjnych lekcji, jest praca metodą warsztatową, metodą projektów, pracują w mieszanych wiekowo grupach. Z CEO współpracuje od lat, jest trenerką w programie Szkoła Ucząca Się. Wiesia Mitulska, którą już pozwalam sobie tak napisać Wiesią, bo myślę, że też bardzo dobrze ją znacie z naszych webinarów. Nawet ostatni był, zdaje się, 2 tygodnie temu o edukacji matematycznej. Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w małej szkole podstawowej w Słupi Wielkiej. Jest specjalistką edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Pracuje z dziećmi od ponad 20 lat, jeżeli się nie mylę, bez ocen, bez podręczników, według autorskiego programu Rób Zabawa Nauka. Należy do grupy Superbelszy, przepraszam. Współpracuje z CEO, jest mentorką właśnie w tym kursie Matematyka Pierwsza Klasa, który już ruszył. I prowadzi swoją stronę na Facebooku Pomysłowa Szkoła Domowa z mnóstwem inspiracji, dobrych praktyk. Więc też tam zapraszam. Wioletta Chutkowska, która jest nauczycielką 2 klasy w Szkole Podstawowej 12 w Olsztynie. Wcześniej była od wielu lat nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Wcześniej pracowała w dużej szkole w Warszawie, gdzie pełniła rolę liderki i wchodziła w skład zespołu zarządzającego warszawską właśnie tą szkołą. Ona uważa, że podstawą procesu uczenia się są relacje i w taki sposób pracuje w swojej klasie. Tak pracowała też zdalnie. Centrum Edukacji Obywatelskiej pracuje od 2014 roku, tu spotyka ludzi, którzy ją inspirują, jak sama twierdzi, jest trenerką i mentorką w Szkole Uczącej Się. Sylwia, która będzie moderować panel, myślę, że też jest Państwu już bardzo dobrze znana, prawie 20 lat już w Centrum Edukacji Obywatelskiej, obecnie szefowa programu Szkoła Ucząca Się i członkini zarządu, zawodowo nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, autorka wielu publikacji, nie sposób by było ich tutaj wymienić. Trenerka, pracowniczka i działaczka środowiska NGO, inicjatorka i dyrektorka merytoryczna właśnie nauczycielki pierwsza klasa.
I ja już nie zabieram więcej czasu, zapraszam na słuchanie i spotkanie z wyjątkowymi gośćmi, zapraszam na panel, oddaję głos Sylwii. Dobry wieczór Państwu. Ja oczywiście zadam tradycyjne pytanie, czy mnie słychać, a w międzyczasie zaproszę Wiolę, Małgosię i Wiesię, byście już włączyły kamery i też byśmy po prostu sprawdziły, czy nas wszystkie dobrze słychać. Także jakby zróbmy sobie taką próbę, ażebyśmy już później nie musiały radzić sobie z trudnościami technicznymi, tylko po prostu zaangażowały się w rozmowę, która zapowiada się bardzo, bardzo inspirująco. Małgosiu? Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Wiesiu. Dobry wieczór. Wiolu, czy możesz włączyć kamerę i mikrofon, bo gdzieś nam uciekłaś? Mikrofon mam włączony, a z kamerą mam problem, ponieważ jest napisane, że tutaj osoba dowodząca mnie odcięła i ona musi mnie tutaj z powrotem włączyć. To ja poproszę osobę dowodzącą. O, świetnie. Dziękuję. Dziękuję osobom dowodzącym. W ten sposób, Wiolu, wywołałaś też inne osoby, które wprawdzie nie biorą udziału w naszej rozmowie, ale bez których ta rozmowa i w ogóle ta konferencja by się nie odbyła. Jedną z nich już poznaliście. To jest Anita Nogal, która jest koordynatorką programu i też po prostu współtwórczynią tego przedsięwzięcia. Sama powiedziała, że to jest pierwszy raz konferencja organizowana online, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Trzymamy kciuki, ale oprócz Anity przy konferencji pracuje również Kasia Górkiewicz, która wiele lat współpracowała z CEA, a teraz nas po prostu wspiera przy wszystkich takich przedsięwzięciach wymagających kompetencji, które nie zawsze my posiadamy. Są też z nami Ania Sokolnicka, osoba, która jest w CEA odpowiedzialna za narzędzia internetowe i za wszystko, co jest z nimi związane, oraz Karol Kwiatkowski, który w szkole uczącej się zajmuje się komunikacją i on tak pięknie zapowiadał tę konferencję przez ostatnich kilka dni, tygodni, więc myślę, że już wiecie Państwo wszystko o osobach, które występują, o tym, co nas czeka. Bardzo żałuję, że nie możemy z Państwem się zobaczyć, bo jednak ten kontakt wzrokowy jest tutaj strasznie istotny, ale ja wszystkich serdecznie witam i po prostu zapraszam do rozmowy z trzema niezwykłymi kobietami. I muszę do dzisiaj powiedzieć, że chodzi o kobiety, odważnymi kobietami, bardzo uważnymi kobietami, bardzo wrażliwymi, przede wszystkim na potrzeby i możliwości dzieci, z którymi od wielu, wielu lat pracują, ale też z kobietami, które są bardzo inspirujące. Jest jeszcze coś, co je łączy. To są takie osoby, które bardzo lubią dzielić się tym, co się im sprawdza w takiej codziennej praktyce. Ja się bardzo cieszę, że dzielicie się z innymi. Bardzo się cieszę, że przyjmujecie za każdym razem zaproszenie do tego rodzaju wydarzeń. Także czeka nas niezwykła rozmowa. Anita zapowiedziała, o czym będziemy rozmawiać, natomiast ja bym się chciała trochę wytłumaczyć z tytułu. Tytuł jest bardzo ambitny, że będziemy mówić o wyzwaniach. Natomiast ja bym chciała od razu sprostować, że nie będziemy mówić o wyzwaniach polskiej szkoły, nie będziemy mówić o wyzwaniach edukacji. My doskonale wiemy, że to są olbrzymie wyzwania. Chcemy się skupić na tym, na tych wyzwaniach, z którymi Państwo możecie zacząć się mierzyć już jutro, albo właściwie już się dziś mierzyliście z nimi. Wiesia, Małgosia i Wiola, dzieląc się swoimi doświadczeniami, swoją praktyką, swoimi pomysłami, opowiedzą o tym, jak one sobie na co dzień radzą z tymi wyzwaniami. Ja zapraszam też Państwa do tego, byście na czacie również opowiadali, jak radzicie sobie z emocjami, potrzebami dzieci, co działa albo nie działa w relacjach z rodzicami, jakie macie sprawdzone pomysły na angażowanie uczniów w uczenie się, bo to będą takie kluczowe wątki naszej rozmowy. Dobór naszych uczestniczek tego panelu jest nieprzypadkowy. Bardzo nam zależało na pewnej różnorodności. Sporo je łączy, ale też sporo je dzieli i mam nadzieję, że to też w tej rozmowie wybrzmi. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę zawód nauczyciela jest bardzo autorskim zawodem i właściwie każdy z nas na nowo musi projektować swoją pracę z uczniami. Oczywiście ważne są jakieś kierunki, wartości, być może czasem pedagogiki, wokół których budujemy naszą pracę z dziećmi, ale najważniejsze jest to, żeby nie zatracić tej uważności na dziecko, które do nas przychodzi, a pewnie co roku przychodzą zupełnie inne dzieci.
Kontekst edukacji zdalnej oczywiście się pojawi na dzisiejszym wydarzeniu, ale tak raczej między wierszami. Na pewno Wiesia, Wiola i Małgosia odwołają się do doświadczenia, które jest za nami. Wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, pracujecie jeszcze stacjonarnie, nie wiadomo jak długo. Nie chcielibyśmy mówić o edukacji zdalnej, chcemy mówić o edukacji w ogóle, bo mamy taką nadzieję, że po prostu w najbliższym czasie, w perspektywie pół roku, być może roku, sytuacja, w której się znaleźliśmy, się zmieni. Będziemy mieli okazję po prostu pracować bezpośrednio przy tablicy, właściwie może nie przy tablicy, ale bezpośrednio z uczniami. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach, ale odnosić się będziemy do dobrych praktyk i do przykładu, więc mamy nadzieję, że to zapewni taki praktyczny wymiar też tego wydarzenia. Ja będę zapraszała do odpowiedzi Wiesię, Małgosię, Wiolę, bo pytania też tak trochę przygotowywałam, żeby wyłuskać z nich to, co jest po prostu w ich praktyce, w codziennej pracy najważniejsze. Ale oczywiście, gdybyście chciały coś dopowiedzieć, coś skontrować, zaprzeczyć, to śmiało po prostu włączajcie mikrofony i zabierajcie głos. Zapraszam też Państwa tutaj do rozmowy na czacie. Ja będę też starała się wyłuskiwać komentarze, pytania. Jeżeli czas na to pozwoli, to oczywiście się do nich też odniesiemy. Czy jesteście gotowe? Super. Zaczniemy od Wiesi i Wioli, bo one są nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej i chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od tego, co w takiej rozmowie przygotowującej do tego panelu uznałyśmy za najważniejsze. Uważność na potrzeby, możliwości i emocje dzieci. I od razu bym też chciała powiedzieć, że nie chodzi tu o taką zwykłą diagnozę u dziecka, z czym ono do nas przychodzi i praca jakby z tą wiedzą, ale tak naprawdę o taką bieżącą obserwację u dziecka i taką uważność właściwie każdego dnia, być może nawet na każdej lekcji, w każdej godzinie naszego kontaktu z dziećmi. Wiesiu, dlaczego to jest dla ciebie tak ważne? Dlaczego taka świadomość i odpowiedź na potrzeby dzieci są jądrem twojego nauczania? No właśnie, są jądrem mojego nauczania, bo dzięki temu, że ja dzieci obserwuję na co dzień, staram się często z nimi rozmawiać, to ja wiem, jak ja mam następnego dnia z nimi pracować. To jest tak, że refleksja jest podstawą mojej pracy. Refleksja nad tym, w jaki sposób ja pracuję, ale również w jaki sposób dzieci na to odpowiadają. I ta uważność, ta obserwacja dzieci zaczyna się już rano. Mamy taki rytuał, że kiedy dzieci przychodzą do klasy, to zaczynamy najpierw od rozgrzewki, a później siadamy w kręgu na dywanie i rozmawiamy. I to jest tak, że dzieci mogą powiedzieć o wszystkim, o czym chcą powiedzieć, mogą także nie mówić, ale najczęściej rozpoczynają swoją wypowiedź od tego, ja się czuję dobrze, dlatego że, albo ja się czuję źle, dlatego że. Chociaż ja nigdy nie kieruję tą rozmową, staram się wysłuchać, co dzieci mają do powiedzenia, ale dzięki temu ja wiem, jak mi się dzisiaj z nimi będzie pracowało, tak? Często też robimy sobie w czasie zajęć takie stopklatki, kiedy rozmawiamy o tym, jak wam idzie, jak blisko macie do celu, co jeszcze musicie zrobić, albo dlaczego coś nam nie idzie, co nam nie wychodzi. To taki dialog z dziećmi na co dzień jest podstawą pracy nauczyciela i myślę, że my z dziećmi żyjemy w takiej synergii, odpowiadamy na swoje potrzeby nawzajem i wtedy najlepiej nam się pracuje. Wiolu, a jak to jest z tobą? Dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich. Jak to jest ze mną? Chyba tak, że ja zaczęłam od tego, że byłam sama taką osobą kiedyś, której potrzeby no, chyba w dużej mierze nie były zaspokajane, albo ja nie umiałam ich wyrażać. I sobie tak gdzieś założyłam, że jeśli chodzi o potrzeby i emocje, to będę to bardzo uważna. I tak się to zaczęło. I z moich doświadczeń chciałam się powiedzieć o tym, jakie potrzeby według mnie u dzieci są bardzo ważne i na które warto zwrócić uwagę, żebyśmy tak naprawdę mogli też osiągać ten cel, czyli żeby ten proces uczenia się wspólnego z dzieciakami dobrze przebiegał. I wyszło mi kiedyś, miałam taką klasę, która była bardzo głośna. Zresztą wielu nauczycielom się teraz zdarza. Dzieci krzyczą, biegają, tak? I zaprosiłam taką panią specjalistkę od terapii dziecięcej i ona zrobiła nam warsztaty.
I słuchajcie, wyszło po prostu, że dzieci mają w największym stopniu niezaspokojoną potrzebę bycia wysłuchanym. I dlatego tak krzyczą często. I rozmawiając z nimi, jakby wyszło, że oni czasami, no jeśli zadają pytanie, to niby na przykład rodzice słuchają albo nauczyciel słucha, ale tak naprawdę oni wiedzą, że te osoby dorosłe są gdzie indziej troszeczkę, tak? Czują po prostu to. A więc to bycie wysłuchanym jest bardzo, bardzo ważne. I ja na przykład, jest taki cudowna metoda, forma pracy z dziećmi, czyli praca w parach. No bo wiadomo, w klasie nie da się każdego po kolei wysłuchać, zwłaszcza jak się pracuje w szkole, w której liczba dzieci w klasie to jest 25, tak? To jest czasochłonne po prostu. A więc ja uważam, że praca w parach jest genialna, ponieważ wtedy każdy ma tę możliwość wypowiedzenia się, a przy okazji my sobie załatwiamy umiejętność słuchania, umiejętność wypowiadania się właśnie, czyli te podstawowe kompetencje, tak? Których uczymy. Tak samo jak wiecie, jestem wielką zwolenniczką kręgu. Uważam, że to jest coś wspaniałego. Taki powrót po prostu też do takich relacyjny, ale myślę, że krąg zaspokaja naszą następną potrzebę bycia razem. Dzieci chętnie się identyfikują ze swoją grupą, tak? I krąg właśnie tak jak kiedyś w plemionach, tak? Siadało się dookoła i czuliśmy się razem wszyscy. A więc lubię też siadać i opowiadać o tym, jak się czujemy, wyrażać swoje też potrzeby czasami. Różne te sobie robimy rzeczy. Taką inną jeszcze potrzebą, słuchajcie, którą uważam, że w dzisiejszych czasach została bardzo, bardzo coś się z tym dzieje niedobrego i to uważam, że jest wyzwanie, to jest potrzeba taka dzieci bycia ze sobą bez takiej kontroli nadzoru osób dorosłych i zaprzestanie ciągłego organizowania im czasu, tak? Oni mają wszystko ciągle zorganizowane. Ja ostatnio słyszałam, że rodzice nie chcą, żeby dzieci trochę się na świetlicy tarzały w piasku, takim piaseczku po prostu. I sobie myślę, ale dlaczego nie? Że przerwa ma być zorganizowana dla dzieci, ale dlaczego? Tak? My przecież pamiętamy te czasy, kiedy świetnie się bawiliśmy na podwórku, tak, na dworze i właśnie w ten sposób uczyliśmy się różnych kompetencji naszych. I uważam, że ta potrzeba bardzo została dzieciom ograniczona i zabrana. I warto się nad tym zastanowić, tak? I warto dać im tę przestrzeń i ten czas dla siebie, tak? Żeby mogły same regulować swoje relacje, emocje. I jeszcze jedna potrzeba, o której chcę koniecznie powiedzieć, to jest potrzeba wyrażenia siebie. I tutaj ja po prostu jestem fanką OK zeszytu, tego narzędzia, w którym właśnie dzieciaki mają dużą możliwość wyrażania siebie, chociażby właśnie przez takie wybory, tak, czego ja chcę, jak ja chcę coś napisać, jak pokolorować, jak tę notatkę zrobić, tak, ale także jestem fanką refleksji na koniec zajęć czy dnia, czyli wyrażania moich myśli, uczuć, emocji i niekoniecznie one muszą być związane czasami z tym, czego się nauczyłem, a czasami właśnie się okazuje, że dzieci mają głębsze refleksje i nie mówią tylko o tym, czego się dowiedziały, tylko na przykład co przeżyły. Tak? Także pozwalajmy dzieciom wyrażać siebie, także w działaniach twórczych. To tyle o potrzeb. Dziękuję Ci wielu. Zanim Małgosiu, Tobie oddam głos, to chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo oczywiście ważne jest dowiadywanie się, jakie są potrzeby dzieci, z jakimi emocjami one przychodzą, ale z tego, co mówicie, najważniejsze jest odpowiadanie na te potrzeby i odpowiadanie na te emocje, bo jakby sama wiedza jakby niczego nie zmieni, niczego nie zrobi. Istotne jest tutaj, byśmy my, nauczyciele, byli gotowi odpowiedzieć na to. Ja myślę, że czasem jest może też tak, że nie pytamy o potrzeby, bo jakby wiemy, że za pytaniem idzie odpowiedź i działanie. I trochę się tego boimy. Tutaj zachęcamy do tego, rzeczywiście pytać i odpowiadać na to, czego w danym momencie dziecko, uczeń, uczennica potrzebują. Małgosiu, ty mówisz, patrzysz na to z trochę innej perspektywy, ponieważ sama nie jesteś nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, ale jesteś dyrektorką bardzo niezwykłej szkoły, Anita tego nie powiedziała. To jest szkoła, w której poza klasami, oddziałami wczesnoszkolnymi nie ma innych klas, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jesteś organizatorką procesów edukacyjnych dla klas 1-3. Współpracujesz bardzo blisko z nauczycielami i nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej, no i bardzo dobrze znasz
właśnie te dzieciaki, które zaczynają szkołę z tego najniższego etapu. Na co ty byś zwróciła uwagę w kontekście właśnie takiego gromadzenia, bieżącego gromadzenia wiedzy o potrzebach, możliwościach, ale też stanach emocjonalnych dzieci i na ile to pomaga tobie i twoim koleżankom, kolegom z pracy organizować w taki mądry sposób, atrakcyjny, też bardzo aktywne różne procesy w twojej szkole? Ja uważam, że w ogóle szkoła, pewnie wszyscy tak nauczyciele uważają, szkoła jest dla ucznia. Jest z jego powodu w ogóle istnieje. Gdyby nie ucznia, żaden nauczyciel na świecie nie byłby potrzebny. Dlatego często sobie warto to przypominać, tak, tę perspektywę, kto tu jest najistotniejszy w szkole. I wokół, jak sobie tylko o tym pomyślimy, to cała nasza praca koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, by określić potrzeby uczniów i poszukać sposobów odpowiadania na te potrzeby. Oprócz tych narzędzi, o których każdy nauczyciel mówi, ja też jako dyrektor muszę dbać o to, aby określać potrzeby, nazwijmy je tak kolokwialnie, związane z realizacją podstawy programowej, to najistotniejszym w ogóle w procesie edukacji w moim poczuciu i z mojego doświadczenia wynika jest obserwacja. Wiesia mówiła o początku dnia, tak, jak to wygląda. My obserwujemy te dzieci nie tylko z perspektywy każdej lekcji, ale też tych zajęć projektowych i zajęć warsztatowych. I dużo miejsca w naszej szkole zajmuje właśnie obserwacja. Mieliśmy też sporo doświadczenia w nagrywaniu lekcji, w nagrywaniu tego, jak uczniowie pracują. I powstaje wtedy ogromna ilość wiedzy, spostrzeżeń na temat potrzeb dzieci i trzeba coś z tym zrobić, jeśli się już podjęło ten trud obserwacji. Z naszej perspektywy wygląda to tak, że dostosowujemy do nich w zasadzie wszystko. I przestrzeń, tak, takiej, której potrzebują do zabawy, do tego, o czym mówiła Wiola, by to nie była zabawa sterowana, kontrolowana. Nauczyciel co jedynie daje jakiś impuls, tak, a chcemy wzbudzić kreatywność u uczniów. Przez planowanie celów lekcji, a przede wszystkim koncentrujemy się na dwóch rzeczach, bo od kilku lat obserwujemy, mamy to też szczęście, że nasze dzieci nie przychodzą z różnych przedszkoli. To są nasi uczniowie są naszymi przedszkolakami, więc ten proces obserwacji ich potrzeb wynikających z tego, w jakim środowisku się rozwijają, rozpoczynamy naprawdę bardzo szybko. I na przestrzeni kilku lat zaczęliśmy pochylać się przede wszystkim nad zadaniami, nad tym, jakiego typu zadania otrzymują uczniowie i czego tak naprawdę potrzebują, jak te zadania powinny wyglądać, jakich tematów powinny dotykać. I nad tym bardzo mocno się skupiamy. Skupiamy się też nad tym, żeby mimo, że jesteśmy tak bardzo małą społecznością, nie umknęło nam, jak bardzo ważne są relacje. W zasadzie mam, może nie tyle poczucie, ale lubię być kontrowersyjna, mówiąc, że trochę za bohaterką 40-latka, kobietą pracującą. Ona, co prawda nie w tym kontekście, ale zupełnie innym używała tych słów, że jakby uczenie to jest efekt uboczny pewnych procesów, tak, że ludzie i to edukacja zdalna mocno uwidoczniła, mam nadzieję, że część z Państwa będzie podzielało mój pogląd, że tak naprawdę relacja jest podstawą w ogóle egzystencji i podstawą uczenia, że trzeba być z człowiekiem fizycznie dosyć blisko, żeby tę relację zbudować i żeby to uczenie uczynić efektywnym. Więc dzieciaki muszą, powinny i zachęcamy je do tego i one to lubią, jak wchodzą w interakcje z innymi i nie tylko z klasy, tylko mają właśnie zajęcia, warsztaty, gdzie pracują z dziećmi trzecia razem z pierwszą, razem z drugą, razem z trzecią, w zupełnie różnych konfiguracjach.
decyzjach, czy w doborze losowym, czy w doborze celowym, ponieważ ta obserwacja dostarcza nam też takiej wiedzy, że są osoby, z którymi będzie trudno pracować, tak? I dowiadujemy się też, czy dane zadanie generuje współpracę, czy nie. Więc konkludując, relacje, co za tym idzie, emocje, które one wywołają, są w szkole, w moim poczuciu, niezwykle, niezwykle kluczowe i bez obserwacji, które potem przekładają się na spójne działania i kolejne obserwacja, to na co dzień byłoby bardzo trudno. I tego w nauczaniu zdalnym nam zawsze, nam w ostatnich miesiącach brakowało. Dzięki, Małgosiu. To jeszcze dopytam Ciebie, bo mówiliśmy o potrzebach uczniów i uczennic, no, osób najważniejszych w szkole, ale równie ważnymi osobami są nauczyciele i nauczycielki. Czy możesz powiedzieć, jak z perspektywy dyrektorki na to patrzysz? Znaczy, jak, skąd wiesz, czego potrzebują Twoje nauczycielki i jak odpowiadasz na te potrzeby? Gdybyś... To jest chyba ważne, zwłaszcza teraz, kiedy czujemy niepokój, troszczymy się o siebie nawzajem, ale jednocześnie myślimy o pewnych niebezpieczeństwach, które nas mogą spotkać w związku z sytuacją COVID-u. Jak to robiłaś, jak to robisz teraz? Przede wszystkim to ja im bezgranicznie ufam. Dlatego, jak powiedziałaś, ponieważ ja nigdy nie uczyłam małych dzieci, dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast bardzo dużo się od dziewczyn nauczyłam, kiedy byłam czynnym zawodowo nauczycielem języka polskiego. To od nich uczyłam się, jak powinna wyglądać lekcja tak naprawdę. One mają ogromną wiedzę na temat w ogóle rozwoju dziecka, jego potrzeb związanych z danym etapem w jakim życiowym, w którym jest. To one, od nich uczyłam się w praktyce zasad konstruktywizmu. Więc ja im bardzo, bardzo, bardzo ufam. My też sporo rozmawiamy, mimo że tak jak mówię, jesteśmy małym zespołem i pokój nauczycielski jest ciągle pusty, ponieważ panie i panowie, którzy uczycie z małym, najmłodszych uczniów w szkołach, wiecie, że jesteście z nimi prawie non stop, tak? Od rana do zakończenia. Ale jednak gdzieś znajdujemy tę przestrzeń, czasami nawet poza pracą, żeby rozmawiać. Dużo się też inspirujemy. Mamy w swoim gronie osoby, które mają bardzo różne pasje i ja też na te pasje bardzo mocno postawiłam. I to była pierwsza rzecz, o której zaczęliśmy rozmawiać, jak ta nasza szkoła w takim kształcie powstawała. Co lubisz robić, co kochasz, w jaki sposób to, czym się inspirujesz, jak spędzasz wolny czas nad czym, możesz przełożyć na uczenie się Twoich uczniów. I to była podstawa, na której budowaliśmy. Robię też im kawę. Częstuję ich kawą i wtedy jak pijemy tę kawę nawet jeden na jeden albo jak towarzyszymy dzieciom przy śniadaniu czy przy obiedzie, po prostu rozmawiamy, ale też obserwujemy się. Mamy osoby, które są nowe w gronie i do nich po prostu podchodzę i mówię, wiesz, widzę, że... I rozmawiamy. Przede wszystkim rozmawiamy i przede wszystkim jesteśmy obok siebie. Ostatnio od dwóch miesięcy, od 1 września jestem w pokoju nauczycielskim, a nie w gabinecie dyrektora. Tam po prostu się zadekowałam i to trochę mi pomaga, że jestem bliżej nich. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że większość z Państwa ma takie dyrektorki jak Małgosia. Nie tylko takie, które robią kawę, ale które też właśnie bezgranicznie Wam ufają i też pozwalają realizować pasję. Mam też takie poczucie po tej Twojej wypowiedzi, że właściwie o to samo chodzi w pracy z uczniami. To znaczy, to jest dokładnie to samo. Musimy wiedzieć, co nasi uczniowie potrafią, co nasi uczniowie lubią, co ich interesuje i to samo dotyczy nauczycieli. Kiedy mówiłyście, Wiesiu i Wiolu, o tym, jak ważne jest przyglądanie się, czego potrzebują Wasze dzieci, te, z którymi na co dzień pracujecie, przyglądanie się każdego dnia, w każdym momencie, to z jednej strony wskazywałyście na to, że to pomaga Wam uczyć, pomaga Wam planować po prostu edukację dzieci, a właściwie może nawet nie planować, tylko tworzyć warunki do dobrej edukacji, do dobrych doświadczeń edukacyjnych tych dzieci, ale z drugiej strony też zwracałyście uwagę na relacje, które dzięki temu się rozwijają, na relacje między uczniami, na relacje między uczniami a Wami. I zanim zaczniemy mówić o tym, jak takie podejście do ucznia
pomaga organizować ten proces edukacyjny, to chciałabym jeszcze chwilkę o tych relacjach. Wiesiu i Wiolu, jakby jak to wpływa właśnie na wasze relacje? Jakie są relacje wasze z uczniami? Ale być może też taka uważność na potrzeby wpływa też na wasze relacje z kolegami, koleżankami z pracy. Czy mogłybyście też się tutaj podzielić zarówno własnym doświadczeniem, jak też takimi dobrymi praktykami do polecenia innym? Mogę zacząć? Nad relacjami pracuję jeszcze zanim dzieci przyjdą do pierwszej klasy. Jeszcze przed parę miesięcy wcześniej staram się budować na różne sposoby relacje i z dziećmi, i z rodzicami. Staram się dzieci poznać, a później w bardzo świadomy sposób buduję ten mój zespół, z którym codziennie się spotykam, bo ode mnie tak bardzo dużo zależy. Zdaję sobie z tego sprawę, że dzieci muszą czuć się bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie w szkole, bezpiecznie ze mną. Muszą wiedzieć, że jeśli popełnią błąd, to nie jest nic strasznego, tylko to jest szansa na to, że w tym momencie możesz czegoś nowego się nauczyć. Dzieci muszą się czuć bezpiecznie w swoim gronie, czyli też pokazuję dzieciom różne narzędzia, w jaki sposób, co się będzie działo, jeśli dziecku będzie w klasie źle, w jaki sposób nad tym będziemy pracować, co się będzie działo, jeśli między dziećmi nastąpi jakiś konflikt. Konflikty to nic strasznego, trzeba tylko umieć je rozwiązywać. Staram się, żeby dzieci od samego początku poznawały, żebyśmy wspólnie budowali takie nasze klasowe rytuały. To jest bardzo ważne, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, czyli właśnie ten poranny krąg, albo później w ciągu dnia, kiedy siadamy w kręgu i rozmawiamy, czy też wspólne czytanie i słuchanie, kiedy ja dzieciom czytam, kiedy robimy narady klasowe. Dzieci wiedzą, że w każdym momencie mogą poprosić o naradę klasową, bo coś się takiego dzieje, co trzeba załatwić tu i teraz. I dla mnie zawsze najważniejsze jest właśnie to tu i teraz, a nie to, co ja sobie zaplanowałam do pracy z dziećmi. Nie to, że my teraz musimy poznać jakąś literę, tylko to, że właśnie teraz coś się w naszej klasie zadziało i musimy nad tym się zatrzymać, bo jeśli tego nie załatwimy, jeśli tego nie zrobimy, to dziecko i tak nie będzie gotowe czegoś nowego się nauczyć. Czyli te relacje właściwie są takim parasolem nad tym wszystkim, co my z dziećmi w klasie robimy. Najpierw właśnie relacje, najpierw nasza, jak to z dziećmi zawsze mówię, nasza drużyna i to, że my razem będziemy pracować nad tym, żeby nam dobrze było w szkole, a później dopiero podstawa programowa. Myślę, że taka jest kolejność. Dzięki. Super, że też powiedziałaś o tym, że nie chodzi tylko o relacje jeden na jeden, tak? To znaczy ja uczeń, ale także ja klasa, tak? Albo my klasa. Myślę, że to jest ważne, zwłaszcza w takim świecie, w którym coraz więcej jest takiej polaryzacji, różnorodności, to żeby szukać jakichś takich wspólnych połączeń i tego, co jest dla nas ważne, co nas angażuje, co nas interesuje, po prostu co nas łączy. Wiolu, a u ciebie? No ja o relacjach to jestem cała ja w ogóle i myślę, że to jest jakaś w ogóle cel mojego życia i pasja. Nawiążę do tego, co powiedziała Wiesia może w takim zdaniu, że najpierw jest dziecko, a potem jest uczeń. Najpierw jest mój kolega, koleżanka w pracy, a potem jest jakiś współpracownik, tak? Najpierw jest dorosła osoba w znaczeniu rodzic dziecka, a potem właśnie jest ten rodzic ucznia, tak? I myślę, że jak tak sobie ustawimy priorytety, to łatwiej nam właśnie zadbać o te relacje. I ja sobie tak zobaczyłam ostatnio, że te relacje tak naprawdę, to też po zdalnym nauczaniu bardzo wyszło, że te relacje, myśmy chyba troszeczkę zapomnieli w tym pędzie ku przyszłości o podstawowych bardzo rzeczach. Że relacje buduje się poprzez rozmowę, że relacje buduje się poprzez bycie ze sobą, że relacje buduje się poprzez słuchanie siebie. I teraz dla mnie się stworzył taki krąg, perpetuum mobile można powiedzieć, że żeby budować relacje w klasie, można wykorzystać właśnie różnego rodzaju zadania.
tak? Bo dzieci tak jak w piaskownicy troszeczkę, jak idą do piaskownicy, to nie umieją budować jeszcze tych relacji, ale jak wezmą wiaderko, tak, i z tym wiaderkiem pójdą do kogoś, to wtedy będzie dzięki temu narzędziu jednemu będzie ta relacja budowała. I ja tutaj też tak w klasie widzę taką przestrzeń na to, tak, z dziećmi. Jeżeli zbuduję dobre zadanie, chociażby dzisiaj, tak, dzieci pisały pierwszą swoją baśń, czyli opowiadanie twórcze, tak, to dajmy im to zrobić w parach na przykład, tak? I dzięki temu zadaniu można nawiązywać relacje. Mało tego, to jest świetna metoda na to, żeby dzieci pracowały ze sobą w takich parach, gdzie niekoniecznie są sympatie, tak? Mamy z tym problem w klasie. Co tu zrobić, żeby te dzieci się lubiły, tak? I zapominamy o tym po prostu, że można właśnie to robić poprzez zadania różnego rodzaju, działania. Dajmy to zadanie i dzieci będą się poznawały przy tym zadaniu. I na początku jest, nie, bo ja go nie lubię, tak, często, albo czemu pani mnie znowu dobrała, a ja mówię, patyczki same zdecydowały, ale w tym zadaniu, jak zaczną już pracować, to koncentrują się, celem jest zadanie, a przy okazji budują się relacje. I odwrotnie, budując relacje, powodujemy, że te zadania mogą być coraz lepiej wykonywane i ja mam piękne doświadczenie tutaj właśnie z tego zdalnego nauczania, kiedy to po tygodniu uczenia, zwłaszcza matematyki, która jest tak obszerna, postanowiłam trochę nadpędzić i zrobić to w formie właśnie takiej bardziej wykładowej. I słuchajcie, ja po prostu w piątek, po jednym tygodniu, w piątek widziałam przed sobą dzieci zombie. Ja po prostu widziałam, że ja nie mam z nimi kontaktu wzrokowego. One są, ale one nie słuchają. I właśnie poświęciliśmy cały piątek na rozmowę. I dzieci mi powiedziały, że one strasznie tęsknią do kręgu. One strasznie tęsknią do tego, że pracowały w parach, że pracowały w grupach. I one bardzo mnie błagają, żebyśmy zaczęli znowu jakby nad zadaniami pracować właśnie w takich tych pokojach, tak, pod linkami, bo oni nie dają rady. Czyli jest coś takiego właśnie, o czym też Małgosia tu wspominała, że kiedy my jesteśmy w klasie, ja to po prostu nazywam taką energią, tak? Każdy pracuje, ta energia się wytwarza i ona po prostu wędruje sobie w klasie. I to było pięknie widać, słuchajcie, kiedy wpadłam na pomysł właśnie w zdalnym nauczaniu, co tu zrobić, żeby te relacje podtrzymywać. Dokumenty takie online'owe, kiedy dzieci widziały, że razem wszystkie pracują, czyli na przykład prezentacja, robimy życzenia dla kogoś na urodziny. Każda jakaś para dostawała jeden slajd i wszystkie dzieci widziały, że wszystkie dzieci w klasie pracują i to je napędzało. I z tego powodu na przykład ja też w klasie często stosuję taką formę pracy, że na przykład jeśli zrobimy jakąś pracę, siadamy sobie w kręgu, nie wiem, robimy swobodną notatkę, tak? Czyli wyrażamy siebie, czy w parach, czy pojedynczo, potem te swoje zeszyty kładziemy w kręgu i przypatrujemy się wszyscy tym zeszytom, tak? I patrzymy na przykład, kto coś zrobił, co mi pomaga w uczeniu się, albo co jest ciekawe, albo co mnie zafascynowało, albo co chciałbym zabrać dla siebie. I tak chodzimy sobie i właśnie przyglądamy się tym różnym pracom. Bo dzięki temu widzimy, że ludzie mają różne perspektywy, dzięki temu widzimy, że mamy podobne czasami pomysły, tak? Na początku jest takie czasami, a one do mnie ściągną, tak? No to fajnie, że od ciebie ściągną i rozmawiamy też o tym. I tego właśnie typu, wydaje mi się, formy te relacje budują. I ja bym tu chciała jeszcze wspomnieć króciutko o relacjach z rodzicami, bo one są bardzo ważne. I ja uważam, że to jest w ogóle taki trójnóg. Ja, dziecko, rodzic. I nie ma tu, że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny. Bez kogokolwiek w tym trójkącie ta relacja nie funkcjonuje. Jestem wielką fanką też takiej budowania relacji właśnie, że ja mówię dziecku, że ja jestem z drugą dorosłą osobą, jego tatą, mamą w takiej relacji, że my o wszystkim sobie mówimy, tak? I że jesteśmy tutaj, żeby temu dziecku pomóc. Jeśli mam spotkanie z rodzicem, to ja mówię dziecku, o czym będziemy rozmawiać. Jeśli rozmawiałam z rodzicem, bardzo proszę, żeby rodzic przekazał w domu dziecku, o czym myśmy rozmawiali i jak możemy mu pomagać, tak? Rodzic jest nasz absolutny po prostu, absolutny pomocnik po prostu. No, to jest tak olbrzymie źródło wiedzy o dzieciach. My często nauczyciele się denerwują, że rodzice są oburzeni, ale to często za tym idzie to, że oni czegoś nie wiedzą, nie rozumieją albo boją się czasami nas, że my ich skrytykujemy, tak? A oni są cudownym źródłem wiedzy, mogą być naszą pomocą. No i budują tą właśnie relację, tak? Ten trójnóg. Nie zapominajmy o nich, bardzo proszę. Bardzo Ci dziękuję. Wiesiu, czy Ty chciałabyś jeszcze coś do rodziców dodać, ale też na przykład do Twoich relacji z nauczycielami z Twojej szkoły, zanim poproszę jeszcze Małgosię, by powiedziała o tym z perspektywy dyrektorki.
Moja szkoła to mała szkoła. Mamy po jednej klasie w każdym poziomie nauczania i musimy ze sobą współpracować, bo wszelkie wydarzenia, które w szkole się dzieją, po prostu nie dałoby rady, żeby jedna osoba przygotowała. Pracujemy bardzo ściśle, mamy dni, wspólne dni projektowe, kiedy mieszamy się, pracujemy z różnymi grupami dzieci, które na przykład pierwszaki z siódmą klasą, z ósmą klasą. Teraz nam troszkę sytuacja to uniemożliwia, ale zawsze tak było i ta współpraca zawsze i nauczycielom, i dzieciom dawała dużo radości. To jest jedna rzecz. Natomiast no, o pracy z rodzicami i o relacjach z rodzicami też mogłabym dużo powiedzieć, ale w skrócie tylko powiem tak. Ja staram się rodzicom od samego początku pokazać, że oni są dla mnie bardzo ważni, że bez nich to ja nie mogłabym zbyt dużo z dziećmi zrobić. Pokazuję im takimi drobnymi gestami, że jesteśmy po jednej stronie, czyli wspólnie pracujemy, współpracujemy dla dzieci. I kiedy też rozmawiam z rodzicami, to czasami to są trudne rozmowy na temat, że coś się z dzieckiem dzieje. Ja również na tą rozmowę zapraszam dziecko. Bardzo często spotykamy się na rozmowach trójstronnych i teraz, kiedy mamy wspólny problem do rozwiązania, to nie, że dziecko słucha, o czym ja rozmawiam z rodzicem, tylko dziecko bierze udział w tej rozmowie i zwykle po takiej rozmowie osiągam dużo, dużo więcej, niż gdybym rozmawiała o dziecku z rodzicami. Rodzice, to, że świadomie tą relację z rodzicami buduję jeszcze właśnie, też jeszcze zanim dzieci przyjdą do mnie do klasy, to nam bardzo pomogło w tej sytuacji pandemicznej. Bardzo nam ułatwiło, że właściwie płynnie przeszliśmy z pracy w klasie do pracy zdalnej. I myślę, że kolejne doświadczenia, które zdobyliśmy właśnie w tym okresie pracy w domu, pozwoliło nam na wejście na jeszcze wyższy poziom w relacjach i takie wspólne zrozumienie i współpracę między mną a rodzicami dla dobra dzieci. Bardzo Ci dziękuję. Małgosiu, to z perspektywy dyrektorki. Współpraca między nauczycielami i współpraca z rodzicami. Dlaczego to jest tak ważne dla szkoły? Oczywiście to jest bardzo ważne dla ucznia, to jest bardzo ważne dla konkretnego nauczyciela, który wchodzi w tę relację z nauczycielami, ale dlaczego to jest też ważne dla szkoły? O rodzicach dziewczyny naprawdę bardzo dużo powiedziały. No znowu wrócę do tego podstawowego zdania, po co jest szkoła. Rodzice zaufali nam, z takiego założenia wychodzimy i to nam właśnie powierzyli swoje dzieci. Więc siłą rzeczy bardzo zależy nam na tym, żeby chcieli być blisko edukacji swoich dzieci, ponieważ nasze kontakty z rodzicami w dużej mierze sprowadzają się do tego, aby rozmawiać, aby wspierać się w tym, jak można wspierać dziecko, pomóc, nie, być, towarzyszyć w edukacji. Co rodzice na miarę swoich możliwości, a różnie z tym bywa, mogą robić, jak inspirować do rozwoju, tak? Nie chodzi nam tylko o to, aby wspierali w uczeniu się na pamięć tabliczki mnożenia czy innych rzeczy, ale żeby na przykład poświęcali czas na czytanie albo towarzyszyli dziecku, kiedy czyta, i przykleili gdzieś tam jakąś naklejkę w ramach pewnego zadania, tak? Albo ustalili, że dzisiaj raz w tygodniu wszyscy gramy w rodzinie w planszówkę zamiast oglądania telewizji czy gier komputerowych. I na takiej współpracy w takim kierunku bardzo mocno nam zależy. Co robimy? Raczej sztampowo i tradycyjnie. W naszej szkole nie odbywają się masowe zebrania klasowe, aczkolwiek one pewnie sprzyjają integracji rodziców. Ale to tak jak mówiłam, to jest mała społeczność i rodzice na ogół się bardzo dobrze znają. Stawiamy na spotkania wychowawca z rodzicem, ale często też są takie spotkania trójstronne, w których uczestniczy również uczeń. I to czy to w nauczaniu zdalnym, czy to w nauczaniu stacjonarnym. Wtedy pochylają się cała trójka bądź dwójka, pochyla się nad rubriksem. U nas nie ma stopni w naszej szkole. Dziewczyny układają adekwatnie do danego etapu, na którym są dzieci, umiejętności kluczowe, które rozwijają, układają w takie poziomy,
poziomy, cztery poziomy i trzykrotnie w ciągu roku szkolnego te poziomy są monitorowane i trzykrotnie, minimum trzykrotnie z rodzicami na temat tych postępów dziecka bądź tego, że coś się dzieje, że te postępy się nie odbywają, rozmawiamy. Staramy się też na początku drogi edukacyjnej, czyli w pierwszej klasie zaprosić każdego rodzica z dzieckiem, żeby obejrzało sobie szkołę. Tak jak przedszkolaki mają ten okres adaptacyjny, to żeby dzieci też mogły przyjść, poznać swojego nauczyciela, zobaczyć to miejsce. I znowu pasje. Nam też bardzo mocno zależy na tym, żeby rodzice odkryli w sobie swoje pasje, albo jeśli mają je, to by podzielili się ze swoimi nie tylko dziećmi, ale z całą społecznością szkolną. Mamy dużo projektów, ostatnio taki największy to klub Szpileczka, a zatem te mamy, które lubią szyć, włączają się w realizację tych zadań. Ostatnie zajęcia klubu Szpileczka to szydełkowanie, więc znowu szukamy kogoś, kto mógłby, nie tylko nauczyciel, ale właśnie rodzic. Dużo takich aktywności też ogranicza się w tej chwili, jeśli mówimy o ostatnim półroczu, do nauczania zdalnego. Jest to utrudnione, dlatego dużo lepiej nam to szło, to budowanie współpracy wtedy, kiedy w warunkach stacjonarnych się spotykamy. Ale chcę tylko na koniec tej wypowiedzi powiedzieć jedno. Z edukacji zdalnej, przynajmniej w mojej szkole, widzimy, że jeszcze nigdy rodzice naszych uczniów nie byli tak blisko swoich potrzeb i edukacji swoich dzieci, jak właśnie w tej edukacji zdalnej. I bardzo byśmy sobie życzyli w naszym środowisku, w naszej szkole, żeby to zainteresowanie rozwojem dzieci nadal było w tych warunkach stacjonarnych. Bardzo Ci dziękuję. Kiedy rozmawiałyśmy o potrzebach i relacjach, to właściwie, i chyba tak trzeba było się spodziewać, że to tak będzie wyglądało, pojawiło się już bardzo dużo takich pomysłów i praktycznych rozwiązań, które z jednej strony oczywiście podtrzymują te relacje, budują je, rozwijają, ale z drugiej strony tak naprawdę decydują, determinują to, jak nasi uczniowie się uczą. Więc jakby mnóstwo praktycznych wskazówek i porad z Waszej strony już padło, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze w tej części, już właściwie prawie ostatniej, żebyście Wy się podzieliły takimi Waszymi patentami na angażowanie uczniów, na to, że one z przyjemnością przychodzą do szkoły nie tylko ze względów towarzyskich, ale właśnie ze względu na to, że czują, że się w tej szkole rozwijają. Ja już wiem, że uważność na potrzeby to jest klucz i wiemy też, że relacje to też jest klucz. Więc teraz spróbujcie sięgnąć do takich własnych, autorskich pomysłów i dobrych praktyk, które po prostu jeszcze wzmacniają to zainteresowanie uczniów uczeniem się. I tutaj chciałabym powiedzieć po prostu, że zawód nauczyciela, zawsze tak myślałam, moja mama była nauczycielką, ja sama przez jakiś czas byłam nauczycielką, zawód nauczyciela to jest dla mnie taki zawód, w którym mimo wszystkich obwarowań, podstawy programowej, regulaminów, jest strasznie autorskim zawodem, takim, w którym każda z Was ma wybór i ma możliwość bycia kreatywną prawie że do granic możliwości. I spróbujcie właśnie, szukając tych Waszych patentów, wybrać te, które podkreślają właśnie tę wolność wyboru, autorskość i taką kreatywność w Waszej codziennej pracy. Może zaczniemy od Ciebie, Wiesiu. Na Tobie, Małgosiu, skończymy, bo Ty opowiesz po prostu o swoim zespole, jak zawsze. Tak, ja czuję wolność. Uważam, że jako nauczyciel bardzo dużo w szkole mogę, ale tą wolność poczułam dopiero wtedy, kiedy najpierw zrezygnowałam ze stopni, a potem po kolei przyszła rezygnacja z ćwiczeń, z podręczników i napisanie własnego programu dla dzieci. Ja naprawdę czuję wolność, ponieważ mogę wspólnie z dziećmi zajmować się tym, co te moje dzieci interesuje. I jestem spokojna o podstawę programową, bo ona zawsze się pojawia, nawet wtedy, kiedy dzieci realizują swoje własne projekty, kiedy to są projekty według ich własnego pomysłu, prowadzone według
ich sposobów, swoich własnych autorskich sposobów i kiedy kończą się różnymi rezultatami. Właśnie praca metodą projektów to jest najlepszy sposób na to, żeby dzieci z radością przychodziły do szkoły, bo one wiedzą, że będzie się działo coś ciekawego, a poza tym my te projekty wspólnie planujemy. Czasami temat projektu pochodzi ode mnie i wtedy z dziećmi zastanawiamy się, co my w tym projekcie możemy zrobić. Siadamy razem, planujemy projekt w ten sposób, że dzieci wymyślają pytania, na które chciałyby w projekcie odpowiedzieć. Te pytania wszystkie spisujemy, każde pytanie jest ważne, a później planujemy, w jaki sposób będziemy na te pytania odpowiadać, co będzie powstawało w czasie trwania projektu, czym on się będzie kończył, bo czasem jest to film wspólnie zrobiony, czasem jest to labbook, który powstaje w trakcie, czasem to jest jakiś album, książka, czasami jest to gra. Za każdym razem ten nasz projekt kończy się w zupełnie inny sposób, a czasami jeden projekt przeradza się w drugi projekt. Kiedy na początku trzeciej klasy zaplanowałam, to był mój pomysł, że będziemy robić projekt o uczeniu się, bo chciałam zebrać to, co dzieci przez 2 lata się nauczyły na temat uczenia się i czy one będą potrafiły się uczyć samodzielnie, kiedy pójdą dalej, to dzieci w trakcie zainteresował mózg. I kolejny projekt, płynnie po 2 tygodniach przeszliśmy w projekt na temat mózgu. Moim zadaniem jest wymyślać różne sposoby i organizować dzieciom środowisko do tego, żeby one w tych projektach mogły pracować. Natomiast sposób, w jaki one pracują i to, co one w tym projekcie chcą osiągnąć, to już jest decyzja dziecka. I to jest też sposób na indywidualne traktowanie każdego dziecka. Po prostu każdy bierze udział w projekcie tak, na ile w tym momencie pozwala jego etap rozwoju. I są dzieci, które potrafią zrobić bardzo dużo, zainteresuje ich jakiś temat i pracują dalej w domu, a są dzieci, które w jakimś projekcie, który mnie ich interesuje, robią to minimum. I ja się na to zgadzam, bo właśnie chodzi mi o to, żeby dziecko miało poczucie, że ono robi to, co akurat w tym momencie je interesuje. I odpowiadam na zainteresowania dzieci, odpowiadam również na ich potrzeby w ten sposób, że kiedy planujemy kryteria sukcesu, w jaki sposób my chcemy osiągać cele, to te kryteria sukcesu też pochodzą od dzieci. Często musimy je negocjować, bo czasami dzieci bardzo wysoko stawiają poprzeczkę, a mnie zależy na tym, żeby kryteria sukcesu mogły osiągnąć wszystkie dzieci w klasie, nawet te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym czasami te negocjacje trwają dosyć długo, ale wtedy wiem, że dzieci są świadome swoich procesów uczenia się, że one też biorą odpowiedzialność za to, w jaki sposób się uczą. I myślę, że praca projektami jest najlepszym sposobem na to, żeby dzieci właśnie przychodziły chętnie do szkoły. Często dzieci rano, kiedy już wchodzę do szkoły, często z daleka wołają: ciekawe, co też dzisiaj będziemy robić. I ja się wtedy bardzo cieszę, bo wiem, że szkoła to jest miejsce, do którego dziecko przychodzi bardzo chętnie. Bardzo Ci dziękuję. Wydaje mi się, że takim Twoim patentem też jest po prostu podążanie za dzieckiem, tak? Takim powolnym krokiem, ale jednak za dzieckiem, a nie przed dzieckiem. Wiolu. Zaczęłaś, Sylwia, od tego, że jakby mówić o tego, że zawód nauczyciela jest taką właśnie, może być dla nas taką wolnością, tak? Czy możemy znaleźć dla siebie w nim wolność, autonomię? I ja, słuchajcie, myślę, że to nie dotyczy tylko nas, nauczycieli. Po prostu dzieci także. Kiedy przez ostatnie 3 lata prowadziłam też klasy 4, bo w szkole takiej pracowałam, w której był program międzynarodowy i pracowaliśmy właśnie projektami, tak jak Wiesia mówi, to są rzeczywiście najlepsza chyba metoda. To często z nimi rozmawiamy na temat tego właśnie, co dla nich w uczeniu się jest najważniejsze. I słuchajcie, na pierwszym miejscu była wolność, wolność wyboru. I projekty właśnie dlatego się sprawdzają, że tam dziecko ma bardzo dużo wolności, tak? Ono porusza się w ramach, które my określamy chociażby przez kryteria sukcesu, tak? I przez cel, ale ma mnóstwo możliwości wyboru. I dzieci sobie tę wolność bardzo cenią. Czyli projekty, ale także właśnie te OK zeszyty, tak? Czyli dziecko naprawdę już w klasie pierwszej może samodzielnie wykonać notatkę.
I to jest wolność wyboru. Dla takiego dziecka wybór koloru, którym sobie namaluje słonko, to jest jego wolność. A ja sobie dzisiaj przypomniałam, że przecież ja byłam w liceum i pani od historii wybierała mi kolor, jaki miałam, muszę podkreślić temat. I sobie dzisiaj mówię, Boże, jakie to niesamowite, że ktoś mi w liceum decydował o tym. A więc ta wolność wyboru jest bardzo ważna. Wszystkie takie formy pracy jak labbooki, tak? Kiedy dziecko ma określone kryteria, na przykład robimy labbook o zmysłach i ja wiem, że chcę, realizując podstawę, mieć jakieś tam 3 kryteria, ja je określam, ale dzieci mogą dać swoje i ten labbook jest dziecka labbookiem, czyli jest dziecka wyborem tego, co ono chce zrobić, w jaki sposób chce zrobić, tak? I zazwyczaj, słuchajcie, to jest niesamowite, ale zazwyczaj jak się da dziecku tę wolność, która, i dziecko ma takie te kierunkowskazy jak kryteria, to ono zazwyczaj robi więcej niż my byśmy chcieli, żeby ono zrobiło. I to jest właśnie cudowne. A drugim takim obszarem, który dzieciaki mi wskazywały, to jest samodzielność. I za tą samodzielnością idzie odpowiedzialność. I jeżeli my im pokażemy, my im damy tą samodzielność, właśnie pozwolimy na tą samodzielność, na doświadczanie, to one raptem robią nam się takie odpowiedzialne. A przecież my tak bardzo chcemy, żeby one były odpowiedzialne. Taka samodzielność to są znowu różne działania w klasie, czyli nie wiem, robimy matematykę i mamy mierzenie, tak? To zróbmy coś, żeby te dzieciaki mogły to robić samodzielnie i jeszcze działać, bo działanie to jest też jeszcze taka cecha, którą uwielbiają dzieci. Uczenie się przez działanie, zresztą jak my wszyscy. No jak się nauczyć jeździć na rowerze? No poprzez działanie, tak? Ruch ciała jest dla dzieci po prostu jak woda, życiodajny, tak? One uwielbiają działać. Wszystko to, co można zrobić, zwłaszcza matematykę, uważam, że powinno się właśnie w ten sposób dzieciom otwierać ten świat matematyczny, właśnie żeby uczyły się w działaniu, bo one tam właśnie przyjmują odpowiedzialność za siebie, tak? To one wiedzą, czy zmierzą 5 rzeczy, czy 10, tak? Czy zmierzą ścianę, czy telewizor. I kiedy widzą, że my rzeczywiście im pozwalamy na tę samodzielność, to robią się odpowiedzialne. Wielkim przecież takim dla dzieci niesamowitym wydarzeniem jest to, kiedy rodzic pozwala dziecku, żeby samo wróciło do domu. One tak to przeżywają zawsze i robią się odpowiedzialne właśnie dlatego, tak? A więc wolność wyboru, odpowiedzialność, za którym idzie autonomia. I ja tutaj jeszcze taką uważam, że wszystko to, co jest bardzo charakterystyczne dla danego dziecka, czyli na przykład wytłumaczę już, ja na przykład uwielbiam robić wzór pisma dla dziecka, tak? Bo dzieci uczą się na tym etapie pisania, tak? Nigdy nie oceniam tego pisania z mojej perspektywy. Wymyśliłam coś takiego jak właśnie wzór pisma i na początku roku robimy sobie w zeszycie do pisania taki wzór pisma. I ja potem oceniając na przykład jak dzieci piszą, odnoszę się tylko i wyłącznie do tego wzoru, tak? Czyli staram się nie porównywać dzieci ze sobą. Naprawdę to są jakieś wyjątkowe sytuacje. Bo porównywanie dzieci, czyli takie współzawodnictwo, moim zdaniem najbardziej niszczy zaangażowanie i aktywność dzieci. A drugim taką rzeczą, którą właśnie też niszczy, bo chciałam o tym powiedzieć, co też niszczy, przeszkadza, to jest właśnie ocenianie, tak? Które wprowadza to współzawodnictwo. I tego bym się wystrzegała jak ognia tych dwóch właśnie takich naszych. Sama kiedyś to robiłam. I pamiętam o tym. I wiem, że oceny działają, chciałam powiedzieć. I wiem, że wielu nauczycieli je stosuje, bo one działają, bo działają poprzez strach. Natomiast wprowadzają dużo, dużo niepożądanych skutków. No a więc po prostu trzeba sobie wybrać, tak? Czy ja chcę, żeby dzieci się uczyły, bo się boją, czy ja chcę, żeby dzieci uczyły się, bo chcą się po prostu uczyć. Bardzo Ci dziękuję. Rozumiem, że u Ciebie patentem jest tworzenie dzieciom warunków do samodzielnego działania, samodzielnego uczenia się, też brania odpowiedzialności za swoje uczenie się, a takim narzędziem tak naprawdę, taką drogą trochę do tego jest też rezygnacja z oceniania albo po prostu minimalizowanie wpływu oceniania na to, jak nasi uczniowie się uczą. Mówię oceniania sumującego, bo oczywiście ocenianie kształtujące jak najbardziej. Małgosiu. A z perspektywy szkoły, z perspektywy zespołu. Ja wiem, jakie są Wasze patenty, opowiedz o nich uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania, ale wybierz takie dwa, które uważasz, że są bardzo charakterystyczne dla Twojej szkoły, a być może nietypowe powszechnie.
Niestety nie, nie mam typowych charakterystycznych. Powiem tak, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole jest zawsze świętem szkoły. Staramy się zrobić tak, żeby pokazać dzieciom, że to jest przede wszystkim ich święto, ale ich rodziców i nasze również. I w tym roku dzieci z tej okazji miały różnego rodzaju zadania, świetnie się bawiły i przy okazji pisały za co kartkę do swojej szkoły, za co lubię moją szkołę. Ja postaram się o tych trzech rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, na znacznej większości kartek dominowały słowa nauczyciele. Konkretnie z imienia, konkretnie panie. I uważam, że chętnie przychodzą do szkoły właśnie, żeby spotkać się z tymi osobami, pełnymi pasji, pełnymi zaangażowania. Po drugie, dzieciaki wymieniały też konkretne zajęcia, właśnie Kreatywny Piątek albo Klub Szpileczka, albo jeszcze inne zajęcia, które są inne niż gdzie indziej i podczas których mogą robić to wszystko, o czym mówiła i Wiesia, i Wiola. Są samodzielne, o wielu rzeczach decydują i tak dalej, i tak dalej. I trzecia rzecz, na które one między wierszami, ale zwracały mocną uwagę i na której nam najbardziej zależy, to za zadania, jakie wykonują. Czyli dużo też Wiola o tym mówiła. Nasze dzieci gotują, uczą się matematyki w kuchni, na zajęciach warsztatowych z kulinarnych. Mają projekt typu słodka matematyka, który zaczyna się od momentu, kiedy zaplanują wykonanie potrawy, oszacują, ile potrzebują pieniędzy, wspólnie idą do sklepu, cała drużyna robi sama zakupy, liczą, przeliczają i tak dalej, i tak dalej. I tego typu zajęcia, zadania, bardzo praktyczne. Fajnie jest sprawdzić, czy złotówka utonie, czy coś innego utonie, ale praktyczne zadania, które są do wykorzystania w życiu, poznanie tego świata dorosłych, naszym uczniom najbardziej się podoba i z tego powodu lubią szkołę i lubią do niej przychodzić. Bardzo dziękuję. W międzyczasie zajrzałam na czat i nasze uczestniczki, ale być może też uczestnicy, ja nie wiem, mówią również o różnorodności pracy w zespołach, o zapraszaniu ciekawych osób, ale także rodziców, o włączaniu rodziców. Wyście też o tym mówiły w uczeniu się, o zaskakiwaniu uczniów, robieniu im niespodzianek, o też wymyślaniu jakichś takich rytuałów na powitanie przed klasą, ale też o wykorzystaniu różnego rodzaju narzędzi i pomocy dydaktycznych, takich też dość nieoczywistych. Więc tutaj oczywiście czekamy jeszcze na czacie na wasze pomysły, na to, żebyście się podzielili, w jaki sposób tak naprawdę zaciekawiacie dzieci szkołą. Pojawiło się jedno pytanie na Facebooku. Ja wiem, nie ma już czasu, żeby je zadać, znaczy ja je zadam. Bardzo proszę krótko jedną z was odpowiedź. To jest pytanie, które związane jest oczywiście z tym takim karkołomnym, być może czasem wyolbrzymianym momentem przejścia dziecka z trzeciej klasy do czwartej klasy. Co zrobić, żeby tego rodzaju doświadczenie edukacyjne, które zapewniamy im w klasach 1-3, przygotowało ich tak naprawdę do tego przejścia do klasy czwartej. Jak sobie z tym radzicie? Jak to wygląda, Wiesiu, w twojej szkole? To jednym zdaniem to trudno odpowiedzieć, bo ja mam cały taki program do tego, żeby dzieci przygotować do tego przejścia, ale staram się współpracować i z dziećmi, i z rodzicami, i też z nauczycielami ze starszego etapu. To jest klucz, żeby nauczyciele ze starszego etapu, którzy przejmą te dzieci, wiedzieli, jakie dzieci dostają, co one potrafią. I żeby dzieci poznały tych nauczycieli wcześniej, na przykład pracując wspólnie nad jakimś projektem, ale również no myślę, że kluczowa rzecz jest taka, nauczmy dzieci uczyć się. Wtedy nie będzie tego progu, wtedy to przejście będzie łagodne i dzieci będą wykorzystywały te swoje doświadczenia, które zdobyły w klasach 1-3 później i myślę, że wszystko wtedy będzie odbywało się w sposób taki, tak jak powinno być, że nie będzie tego skoku, progu, że nie będzie tragedii.
Bardzo Ci, Wiesiu, dziękuję. Małgosiu, Wiolu, Was poproszę o to, żebyście spróbowały na czacie odpowiedzieć na to pytanie, ale być może też na inne, które się pojawiały w międzyczasie, bo za chwilkę Anita przekaże głos naszym następnym prelegentkom. Ja miałam jeszcze jedno pytanie i zadam je. I proszę, uruchomcie jakieś myślenie i refleksję na czacie o rolę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej dla takiego dobrego doświadczenia edukacyjnego dziecka. Tak naprawdę, jaka jest Wasza rola w tym, żeby uczniowie o szkole myśleli dobrze? Spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie dziś, a może po prostu zadajcie sobie to pytanie w Radzie Pedagogicznej i zastanówcie się, jaka jest Wasza rola w tym procesie. Bardzo chciałabym podziękować Wiesi, bardzo chciałabym podziękować Małgosi, bardzo chciałabym podziękować Wioli za dzisiejsze wydarzenie. Przepraszam za przedłużenie tego spotkania. O, właśnie dzwoni telefon, jeszcze ktoś o 18.15 do biura. My na pewno spotkamy się przy innych wydarzeniach. Ja już z racji tego telefonu wyłączam mikrofon i oddaję głos Anicie. Bardzo dziękuję, Sylwia, dziękuję Wam wszystkim, Wiesiu, Małgosiu, Wiolu. Bardzo dużo też pojawiało się takich komentarzy gdzieś tutaj na Facebooku i na czacie z takimi wyrazami gdzieś tam podziwu dla Was, dla Waszej pracy i ja z tym spotykam się też na co dzień przy okazji innych naszych spotkań i webinarów, bo nie jest to pierwsze spotkanie z Wami. Dziękuję, że znalazłyście dzisiaj czas i podzieliłyście się tymi praktykami. Zachęcam, żebyście zostały do końca, wysłuchały też tych trzech wystąpień, a na końcu będzie też taka niespodzianka od Agaty, która jest tutaj z nami, robi taką notatkę wizualną i pokażemy Państwu też wszystkim tą notatkę z naszego spotkania, właśnie z tego panelu, więc zachęcam, żebyście zostały do końca. I bardzo Wam dziękuję. To jeszcze raz, bo nam ucieka, wrzucam link do Mentimetra, bardzo będę wdzięczna, jak w niego kliknicie i zostawicie tam dwa, trzy słowa, znaczy dwa słowa tak naprawdę, jedno albo dwa słowa o tym, z czym dzisiaj wychodzicie. A ja na koniec, tak jak obiecałam, teraz ja spróbuję. Aha, teraz Jasia musi zatrzymać udostępnienie. A, już, przepraszam. Okay, żebym mogła ja. Tak. Rzeczy, których ciągle stale się uczymy. Jest. Okej, okay, i ja teraz spróbuję pokazać to, co zostało wypracowane na naszym panelu. To jest jeszcze, jak usłyszałam tutaj od Agaty Januszku, która jest autorką tej notatki wizualnej, będzie jeszcze gdzieś tam dokończane i dopisywane, żeby mogła udostępnić na stronie, też pojawić się na Facebooku. Natomiast taka pewnie najważniejsza... ekran, o, to będzie lepiej widać. Taki clue i takie najważniejsze refleksje po tym dzisiejszym spotkaniu to jest ta świadomość i otwartość na potrzeby dzieci. To jest to, co ja zapamiętałam, co mi zostało, że najpierw jest dziecko, a potem jest uczeń, że jest ten trójnóg, ja, dzieci, rodzic, o czym mówiła Wiola. I odpowiadanie na potrzeby, uważność, obserwacja. No myślę, że jest tutaj dużo, dużo, dużo ważnych rzeczy. I jeszcze spróbuję pokazać tą drugą notatkę. Wracam. Tak, bo ona jest w dwóch częściach i teraz pokazuję tą drugą, tak, nasze patenty. I to, o czym mówiły dziewczyny w panelu. Wszystkie, znaczy notatki też ze spotkania z Alą, z Janną, z Jolą też będą na naszej stronie, na Facebooku pojawią się, także będzie można sobie zerknąć, podsumować, być może gdzieś wykorzystać w swojej pracy i zaglądać do tego, co dziś się tutaj wydarzyło. Czyli te patenty właśnie, zrezygnowanie ze stopni, z podręczników, autorskie programy, praca metodą projektu, podążanie za, a nie przed dzieckiem, dużo było o labbookach, współpraca z nauczycielami starszych etapów i uczenie dzieci, uczenia się, tak? Czyli to, co ma przygotować je na te starsze klasy. To myślę, że jest dużo. No, na pewno jest to coś, z czym warto zostać i przyjrzeć się temu bliżej, bo ja Wam to tak gdzieś pokazuję już na koniec też. I jeszcze chciałam na koniec zobaczyć, czy udało się
O, dobra, widzę już chmurę i teraz też jeszcze Wam ją na koniec pokażę. Udało mi się to po pierwszym razem, ale już. Już jest. Inspiracje, refleksja z nadzieją, z pomysłami. Brokat został zapamiętany, więc to jest bardzo ważne, że ten brokat został zapamiętany. Relacje. O to nam chodziło, tak. To cel został osiągnięty tutaj, żebyście zostali z tymi inspiracjami i z tą refleksją i z tymi relacjami. Zmiana świadomości, inspiracja to nadzieja. Pewność, że robię dobrze, bardzo ważne. Z ogromną nadzieją, uczyć się. Pełna optymizmu. Myślę, że to ważne w dzisiejszych czasach, że wychodzicie z takimi refleksjami. I ja bardzo ze swojej strony dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się tutaj dzisiaj wystąpić i podzielić się swoimi praktykami. Jak widzieliście, to były po prostu same inspirujące osoby. Bardzo, bardzo się cieszę, że się udało nam spotkać też w takiej skali, mimo tych trudnych czasów i znaleźliście tą nawet dłuższą chwilę, niż przewidywaliśmy i zakładaliśmy. Zachęcam dalej do udziału w warsztatach, które jutro i 3 i 4. I tak jak tutaj już wpisaliśmy na czacie, zaświadczenie od godziny 21 będzie można już pobrać ze strony CEO, to jest strona zaświadczenia.co.pl, tam trzeba się zarejestrować, na maila przychodzi potwierdzenie rejestracji, potem logujecie się już podając hasło i swój login i hasło i jest do pobrania zaświadczenia z tego wydarzenia, a z każdych warsztatów, w których będziecie brać udział, to też będą do pobrania. Na warsztatach jutro spotykamy się językowych z Kasią Sultan-Młodorzeniec, o słowotwórczych językowych, a w przyszłym tygodniu ze mną jest Jasią Apanasewicz, na co serdecznie zapraszam jeszcze. Bardzo dziękuję, jeżeli zostały jakieś pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, to myślę, że jeszcze ten czat przesiedzimy i postaramy się wrócić gdzieś w materiałach do Was, nie zostawić nikogo bez odpowiedzi. Dobrej, spokojnej nocy, dużo zdrowia w tych czasach i wszystkiego dobrego życzę wszystkim paniom. Jeżeli byli panowie, to również panom. Bardzo dziękujemy.